Zbigniew Strzyżyński urodził się w 1955 roku. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni rzeźby profesora Sławomira Mieleszki. Ukończył też studia podyplomowe na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się malarstwem i rzeźbą. Brał udział w ponad 200 wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych. Wystawa prezentowana w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie została zorganizowana w ramach objazdowej galerii sztuki z okazji jubileuszu 30-lecia pracy twórczej Zbigniewa Strzyżyńskiego. Artysta tak mówił na wernisażu. Na jubileuszową wystawę wybrałem zestaw prac z ostatnich kilku lat. Większość z nich jest z cyklu Współodczuwanie, tworzonego po odejściu mojego ojca. Jest to jakby kontynuacja rozmowy między nami, cichej, bezsłownej rozmowy w języku formy plastycznej o jego i moich odczuciach wyrażanych poprzez rzeźbę lub malarstwo. Część prac jest czysto abstrakcyjnych, bez żadnej narzuconej narracji. Można je odbierać tylko intuicyjnie, tak jak intuicję wykorzystuje przy ich tworzeniu. Wokół nas i w nas samych jest świat, który trudno opisać. Staram się dotrzeć do tego duchowego świata, poszerzyć swoją percepcję poprzez instynkt, przeczucie, przypadek. Dążę do syntezy, uproszczeń, do istoty zjawiska, problemu, do tego, co najważniejsze w życiu. Niewielka część prac delikatnie zmierza w kierunku jakiegoś przedstawienia, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest dla mnie to, co jest zawarte w warstwie malarskiej, nieprzekładalne na słowa, to, co można odebrać poprzez emocje, refleksje, przeżywanie, odczuwanie. Dla mnie ważne są dwa obszary przestrzeni sztuki. To, co dzieje się teraz, kiedy mogę dzielić się z odbiorcą tym, co stworzyłem, i czas oraz przestrzeń, w której maluję, kiedy jestem sam ze światem, który kreuję. Sztuka jest dla mnie drogą do rozwoju, doskonalenia się, poszukiwania prawdy i duchowości w świecie rzeczywistym i w samym sobie. Wychowywałem się w otoczeniu sztuki, tworzyłem ją od najmłodszych lat i nadal przestrzeń sztuki jest mi najbliższa. Staram się poprzez swoisty język plastyki dotrzeć do odczuć, stanu emocji nieopisywalnych, niewyrażalnych oraz w inny sposób niż poprzez malarstwo, rysunek, rzeźbę.